Cześć, witajcie! Jak co roku na targach IFA w Berlinie nie mogło zabraknąć polskiej firmy Maxcom. Co w tym roku Maxcom nowego pokazuje na IFA? Na stoisku możemy zobaczyć m.in. zdobiony czarnymi kryształkami smartwatch RW51 Crystal, taki wyjątkowo kobiecy. Jest też zupełnie nowy smartwatch z AMOLEDowym ekranem. Nazywa się RW58 Vanad Pro w wersji damskiej i męskiej oraz już typowo męski sportowy zegarek RW54 Iron, który dodatkowo ma jeszcze aparacik fotograficzny z trzema diodkami. Do tego możemy zobaczyć również opaskę sportową SOS FW735. To z kolei rozwiązanie typowo dla seniorów. Oczywiście Maxcom prezentuje też w Berlinie telefony. Między innymi możemy zobaczyć nowe smartfony MS651 i MS554. Do tego mamy też klasyczne komórki stworzone na seniorów. Wśród nich nowy, klasyczny telefon z USB-C, zbudowany w duchu ekologicznym. Nazywa się MM135L i jest oferowany bez ładowarki. Bardzo ekologicznie. Możemy też zobaczyć MM724 z dużymi podświetlanymi przyciskami i dosyć dużym wyświetlaczem oraz klawiszem SOS uruchamiającym alarm. A do tego jeszcze dziecięcy smartwatch Kido FW594G LTE, który ma kolorową budowę, spory wybór kolorowych dziecięcych tarcz, ale przede wszystkim ma łączność 4G, dzięki czemu dziecko może z niego dzwonić i odbierać połączenia głosowe oraz wideo, a także komunikować się przez SMS-y. Dodatkowo zegarek ma opcję elektronicznego ogrodzenia, które pozwala określić lokalizację dziecka i ewentualnie wyznaczyć mu tak zwany bezpieczny obszar, czyli na przykład teren wokół domu czy osiedla, po którego przekroczeniu rodzic otrzymuje stosowne powiadomienie na swój smartfon. Maxcom prezentuje również M-Booki, czyli niedrogie laptopy z dyskami SSD i matowymi ekranami Full HD. I to już koniec naszej wizyty na stoisku Maxcom. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych relacjach z IFA. Cześć!